Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? O, Polish Studio, dzień dobry pani. Czy zna pan powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Oczywiście, ale nie mogę tego potwierdzić, bo ich nie mam. Ale idzie pan do banku, po co? Jak to po co? Po pieniądze. Przecież panu dobrze bez nich. Tego nie powiedziałem. A tak naprawdę to nie idę po pieniądze, tylko po pożyczkę na dom. W takim razie życzę szczęścia. I pieniędzy. Zapytaj o najlepsze oprocentowanie hipotek w polskiej Credit Union. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. W tym roku celebrujemy 44. rok wielokulturowej stacji radiowej, docierającej do ponad 30 języków. Radio Chin i telewizja oferują wysokiej jakości programy, honorując wielokulturowość Kanady. Przyjdź w tym roku na Chin International Picnic i świętuj naszą 44. rocznicę. Wystąpią artyści i piosenkarze z całego świata. Atrakcje wesołego miasteczka, konkursy, międzynarodowy bazar i dużo więcej. Chin Picnic w dniach 1 i 3 oraz 4 lipca. Zatem do zobaczenia. Kongres Polonii Kanadyjskiej organizuje zbiórkę pieniędzy na rzecz powodzian w kraju. Ci z Państwa, którzy chcieliby pomóc osobom dotkniętym powodzią, proszeni są o przesyłanie czeków z dopiskiem Powódź na podany na ekranie adres. Wpłat mogą Państwo dokonywać również w oddziałach naszej Credit Union na podane na ekranie konto Fundacji Charytatywnej Kongresu. Proszę podać hasło Powódź. Młodzież polonijna z Hamilton zaprasza na koncert pod tytułem Polacy Polakom, dochód z którego przeznaczony zostanie na rzecz powodzian w Sandomierzu. W koncercie, który odbędzie się jutro w niedzielę 20 czerwca o godzinie 14 w Domu Polskim w siedzibie placówki nr 315 Legionu, wystąpią m.in. zespoły Polonez, Stokrotki i Ars Amatoria oraz wielu solistów. Niespodzianki dla tatusiów z okazji Dnia Ojca. Związek Podhalan w Kanadzie zaprasza na piknik góralski jutro w niedzielę 20 czerwca w parku imienia Ignacego Paderewskiego przy 9700 Highway 27, 5 km na północ od Highway 7. Wiele atrakcji dla każdego. Występ zespołu Harnasie, kuchnia góralska, picie zbójnickie. Do tańca gra zespół Nasze Tańce. W loterii do wygrania bilet do Polski ufundowany przez Tyskie. Msza święta o godzinie 12. Brama otwarta od 9 rano do 9 wieczorem. Polska Wioska, działająca w ramach odbywającego się w Windsor Festiwalu Wielokulturowego Karuzela, zaprasza w dniach od 18 do 20 czerwca do Domu Polskiego przy 1275 Langlois Avenue. W dorocznej prezentacji polskiej kultury i tradycji znajdzie się bogaty program artystyczny, wystawa związana z 200. rocznicą urodzin Fryderyka Chopina, najlepsza polska kuchnia i obficie zaopatrzony bar. Fundacja Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego informuje, że w dniach od 24 czerwca do 8 lipca w Al Green Gallery przy 64 Merton Street, niedaleko skrzyżowania Young i Davisville, czynna będzie wystawa malarstwa Macieja Frankiewicza pod tytułem I am from here, jestem stąd. Niezwykle oryginalne, pełne nostalgii, prace wybitnego artysty pochodzącego ze Starachowic są próbą odtworzenia dnia powszedniego Żydów żyjących kiedyś w tym mieście. Salon Poezji, Muzyki i Teatru imienia Jerzego Pilitowskiego zaprasza na serenadę w Hollywood do Konsulatu Generalnego RP w Toronto przy 2603 Lakeshore Boulevard West w dniu 26 czerwca od godziny 17. Koncert wypełnią przeboje filmowe, będzie też wspaniała kolacja, wino, desery i oczywiście tańce. Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, placówka nr 114, Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz Radio Polonia zapraszają na festyn Polonia Powodzianum w niedzielę 27 czerwca w parku imienia Ignacego Paderewskiego przy 9700 Highway 27, 5 km na północ od Highway 7. W programie występy wielu polonijnych artystów, zespołów i solistów. Do tańca gra zespół Guitar Max, konkursy i zabawy. Msza święta o godzinie 13, brama otwarta od godziny 9, wstęp $10. Małgorzata May i Bravo International zapraszają na charytatywny bal letni z okazji 143. rocznicy powstania Kanady 1 lipca w godzinach od 18 do 1 w nocy w przepięknej sali Palais Royal przy 1601 Lakeshore Boulevard West w Toronto. Do tańca gra Big Band Orfeusz, wystąpią świetny kanadyjski wokalista Alex i Małgorzata May. Występy wokalne i taneczne, cicha aukcja, loteria fantowa, konkurs na najbardziej unikalny kapelusz, stroje w kolorach białych, lawendowych i fioletach. Doskonała gorąca kolacja, bilety w cenie $125. Dochód z imprezy przeznaczony zostanie na Epilepsy Cure Initiative.
Mielczanie zapraszają. 3 lipca o godzinie 4 po południu w sali Związku Narodowego Polskiego przy 71 Judson Street w Toronto odbędzie się 4 spotkanie mieleckie. Tradycyjnie prosimy o przyniesienie dań na wspólny stół. Zachęcamy wszystkich mielczan oraz sympatyków do wspólnej zabawy. Z okazji 65. rocznicy założenia Polskiej Credit Union w niedzielę 18 lipca zapraszamy na wielki rodzinny piknik do Parku Paderewskiego. Już teraz zarezerwujcie Państwu czas, a my zapewnimy dobrą zabawę, porywającą do tańca muzykę, prawdziwie piknikową atmosferę i wyśmienite potrawy tradycyjnej polskiej kuchni. Otwarcie bramy o 9 rano, msza święta o 12 w południe, a następnie dużo dobrej muzyki, zabawy dla dzieci i dorosłych, występy grup tanecznych, konkursy i loteria, w której można będzie wygrać wiele cennych nagród od Polskiej Credit Union i naszych partnerów. Zapamiętajcie, niedziela 18 lipca, wielki piknik rodzinny Park Paderewskiego w Won. Będziemy wspólnie świętować 65. urodziny Polskiej Credit Union. O szczegółach poinformujemy wkrótce. Konsulat Generalny RP w Toronto ogłasza konkurs na opracowanie strony internetowej poświęconej pomnikowi Katyńskiemu w Toronto. Celem konkursu, adresowanego do młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, jest m.in. kultywowanie pamięci o zbrodni w Katyniu w 1940 roku i popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy o pomniku katyńskim w Toronto w związku z 30. rocznicą jego odsłonięcia. Bliższe informacje można uzyskać pod podanym adresem e-mailowym. Na zakończenie programu chciałbym poinformować Państwa, że relacje z pielgrzymki do Niagara on the Lake, która odbyła się w zeszłą niedzielę, nadamy w przyszłym programie za tydzień. Żegnając się z Państwem, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.